Cześć, nazywam się Witek, mam 12 lat i przejadę dzisiaj przez całą Holandię na rowerze. Witek, gdzie zaczniesz jazdę? W Niemczech. A gdzie skończysz? W Belgii. Pewnie sobie myślicie, o cwaniaki, pojadą na trójstyk granic, czyli na Drielandepunt. Nie. Tam, skąd zaczniemy, do Drielandepunt jest ponad 30 km. A zresztą zmianę kraju w ciągu kilku sekund na Drielandepunkt już ćwiczyliśmy. Dzisiaj mamy w zanadrzu coś ciekawszego. Jesteśmy na starcie naszej epickiej wyprawy przez Holandię. Ponieważ nie jestem jeszcze takim dobrym kolarzem jak Michał Kwiatkowski albo Wout van Aert, to zrobimy sobie dwa ułatwienia. Pierwsze ułatwienie, pojedziemy z wiatrem, dlatego wyruszamy z Niemiec i kierujemy się do Belgii. A drugie ułatwienie, wyruszymy z najbardziej na zachód wysuniętego punktu Niemiec. I chyba domyślacie się, jaki jest nasz plan wyprawy. Pierwsza miejscowość, w której się nie zatrzymamy, to Susteren. Historia miasta sięga 8 wieku naszej ery, kiedy zostało założone tutaj opactwo. Nazwa miejscowości pochodzi od potoku Sustera, a z historii współczesnej miasta w latach 70. ubiegłego wieku była tutaj duża bocznica kolejowa, dlatego że to miasto leży na linii kolejowej łączącej południe z Holandii z resztą Holandii. Naszą podróż postanowiliśmy przejechać bez zatrzymania. No, chyba żeby przepisy ruchu drogowego stanowiły inaczej. Ale co tu dużo mówić, ten pan miał dzisiaj po prostu pecha. A moja rada jest taka, w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii, dostępne są łatki samoprzylepne, które są niezmiernie małe i poręczne i wraz z pompką stanowią w zasadzie nieodzowny zestaw każdego kolarza. Druga miejscowość, w której się nie zatrzymamy, to Dieteren. Kiedyś miasteczko, w którym był kościół, zresztą kościół stoi do dziś, a w obecnych czasach najmniejsza miejscowość pod względem liczby mieszkańców z całej gminy. Nie zatrzymamy się również, przejeżdżając przez Juliana kanał. Czyli kanał imienia księżniczki Juliany, dzięki któremu możliwa jest żegluga pomiędzy Maastricht a Maasbracht. Wybudowano tam kanał, dlatego że moza na tym odcinku jest zbyt płytka dla statków i barek o nośności 2000 ton. Thank you.
Ostatnie miejsce, w którym się nie zatrzymamy, to Rostrym. Miasteczko, którego początki sięgają filii klasztorów Susteren, a nazwa to najprawdopodobniej połączenie czerwonego strumienia, Rodebeek i Susteren. W ten sposób wjechaliśmy do Belgii i tak się kończy nasza epicka wyprawa przez Holandię. Możemy się teraz udać na zasłużony posiłek regeneracyjny, a tak jako ciekawostka cały przejazd od granicy do granicy zajął nam niecałe 20 minut. A oto nasz zasłużony posiłek regeneracyjny. Posiłek zbilansowany, białko, tłuszcze i węglowodany.